W minionym tygodniu gościli w Wieluniu działacze lewicy z regionu łódzkiego, także naszego powiatu. Tematem briefingu na Placu Legionów było cofnięcie funduszy unijnych dla tych miast i regionów z łódzkiego, które określają się mianem stref wolnych od LGBT i których samorządy podjęły uchwały w sprawie przyjęcia samorządowej karty praw rodziny. Dotyczy to też Wielunia. Po raz pierwszy doszło do takiej sytuacji, że środki z funduszy unijnych zostały odmówione przez uchwały samorządowe. My przestrzegaliśmy przed taką sytuacją. Jak w lipcu zeszłego roku Rada Miejska uchwaliła tą kartę dyskryminującą osoby, które się nie wpisują w ten model, który jest promowany przez Ordo Iuris, to przestrzegaliśmy o tym. Nawet europoseł Marek Belka mówił o tym, że to tego rodzaju stref wolno od LGBT, te projekty skrajnie prawicowych organizacji są sprzeczne z prawami człowieka, sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej i to może prowadzić do kłopotów przy ubieganiu się o fundusze europejskie. No niestety to się stało, doszło do tej sytuacji, ale no nie chcemy, żeby to po prostu dalej skutkowało na kolejne wnioski, bo teraz kwota tego dofinansowania, które wielu nie tracił, to jest 100 tysięcy złotych, to jest dużo pieniędzy, ale inne wnioski mogą być na dużo większe kwoty. Dlatego kolejny raz apelujemy do władz Wielunia o to, żeby wycofać się z tych dyskryminujących uchwał, żeby przyjąć uchwałę, którą przygotowuje Lewica i wyślę do wszystkich samorządów w Polsce, który zapewnia, że nikt nie będzie dyskryminowany, że niezależnie od tego, jaki mamy kolor skóry, wyznanie, jakie mamy preferencje seksualne, że wszyscy mamy równe prawa i będziemy zachęcać do tego również Wieluń, żeby przyjąć taką ustawę i żebyśmy już nie musieli martwić się o kolejne dofinansowania. 100 tysięcy złotych, gdy się o tym mówi, jest to dość abstrakcyjna kwota, jednak gdyby to przeliczyć, to przy założeniu, że szkoły funkcjonowałyby normalnie, można by z tych 100 tysięcy złotych 110 uczniom na cały rok szkolny zapewnić darmowe obiady. I stąd właśnie nasze pytanie, co radni zamierzają teraz z tą sytuacją zrobić? Wydaje się, że każda uchwała Rady Miejskiej będzie musiała być oceniana pod kątem zgodności z tą kartą, więc pomyślmy sobie uchwałę czy decyzję o przydziale mieszkania komunalnego. W pierwszej kolejności będą miały rodziny, a samotne matki, według tego, gdyby ściśle się trzymać zapisów, samotne matki, samotni ojcowie, samotne osoby nie będą miały szansy na otrzymanie na przykład mieszkania komunalnego. Wszelkie akty prawa lokalnego mają być zgodne z tą kartą, nie z konstytucją, z kartą. I to jest to, o czym wspomniałem, że matka samotnie wychowująca dziecko nie będzie miała szansy na mieszkanie komunalne, bo wiele pełnych rodzin czeka. Samorząd powinien dbać przede wszystkim o to, żeby były miejsca w przedszkolach, żeby drogi były wyremontowane, żebyśmy mieli ładne chodniki, a sprawy ideologii powinni politycy samorządowi po prostu zostawić. Ta decyzja została ogłoszona na Twitterze przez unijną komisarz do spraw równości, panią Helenę Dalli. Również parę dni później została potwierdzona przez przewodniczącą, panią Ursulę von der Leyen. Jest to strasznie przykre właśnie dla nas, dla Lewicy, że tutaj właśnie zostało to również właśnie, że wielu w ten sposób lokalni mieszkańcy zostali w ten sposób właśnie zostaliśmy potraktowani. Tak jak kolega Wiktor wspomniał właśnie, myśmy ostrzegali przed tym. I też właśnie nadal właśnie prosimy o wycofanie się z takich dyskryminujących deklaracji.